Iż zawsze był zatroskany o dobro Kościoła i parafii jako takiej, chociażby w wymiarze przede wszystkim wioski Gawę, ale Kościoła także świątyni, do której uczęszczał, której był często, także i modlił się, i przyjął komunię świętą, i spowiadał się także normalnie, tak trzeba to również widzieć, postrzegać. Jako wiernego, który codziennie i co roku zmierzał się z sobą, by dążyć do chwały Bożej, do nieba. Czasem staraliśmy się z jakimiś sprawami tam, no, bardziej na takim politycznym, ale to nasze własne starcia, o których nie będę mówił, ale żeby się zawsze rozstawali, podając sobie rękę czy przewidzając z cukierkiem, chwilę trwało, zanim żeśmy się dogadali. No ale właśnie to ta męskość, o której mówiła pani Kalina, pana Mirosława, cechowała i to ta hardość ducha jako też miłośnika gór. Stąd się to wszystko bierze. Zresztą my Polacy tacy chyba jesteśmy troszkę na tych różnych punktach, jak koguty do siebie. No ale będę go wspominał zawsze właśnie z tą pamięcią dobrą, życzliwą. W modlitwie przede wszystkim oczywiście przy Chrystusowym ołtarzu. Zapłać jeszcze raz wszystkim gościom tu obecnym. Nie wymieniam nikogo, bo lepiej już tak zostawić, ale za Waszą obecność bym zapłacił.